Strobramskiej, główną ulicą. Przejdziemy to ponad 2 km. Uniwersytet Wileński, zwiedzimy ratusz, prawosławną świątynię, no i zakończymy nasz spacer przy katedrze świętego Stanisława na Piotrze z tej okazji, że równo 100 lat temu była zbudowana w 1913 roku. I właśnie tam, gdzie widzieliśmy tą cerkiew, w tamtym kierunku biegnie ulica, która przed wojną się nazywała Wielką Wileńską Pogulianką. Na Pogulance widnie działał polski teatr w okresie międzywojennym. No a Pogulianka, ponieważ to takie miejsce przeznaczone było dla spacerów, dla mieszkańców miasta. No i proszę teraz spojrzeć przed sobą. Przed nami widać takie szklane wieżowce, do których później się zbliżymy, jak pojedziemy wzdłuż Wili. To jest tak zwany Wileński. O, tu możesz ulica Starówki, ulica Gedymina. Obecnie po prawej stronie teraz mijamy historyczne miejsce, plac na Lukiszkach, gdzie byli skazani na karę śmierci dowódcy i uczestnicy powstania styczniowego na Litwie. Między innymi generał Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski byli tu straceni. I po prawej stronie mijamy kościół świętego Jakuba, najstarszy w Wilnie szpital działający do dziś dnia. No a naprzeciwko właśnie ten wileński Manhattan, już teraz bliska Państwo widzicie. Pierwsze były trzy wieżowce zbudowane, później taki zespół wieżowców, coraz ich więcej dobudowują, ale już o wiele niższe. Środkowy jest najwyższy, 36 m, który przenosił ówczesną stolicę Wielkiego Księstwa Litewskiego z Prag do Wilna. Na placu katedralnym, później zobaczymy jego pomnik. No i właśnie po lewej stronie, teraz jedziemy wzdłuż rzeki Wili. Na drugim brzegu Państwo widzicie na wzgórzu kościół świętego Rafała. I zbliżamy się do Zielonego Mostu po lewej. Zielony Most to jest najstarszy most, znaczy w tym miejscu był zbudowany przez rzekę Wili w połowie XVI wieku. Przed wojną tutaj znajdowała się słynna Biblioteka Wróblewskich i po lewej mijamy właśnie Most Króla Mendoga. A po prawej stronie na dziedzińcu przed Muzeum Narodowym Państwo widzicie jego pomnik. No, litewskie wersje Mendog, jego imię brzmi jako Mindaugas i opisał między innymi jego rządy Juliusz Słowacki w Kromacie Mindol. A więc to był twórca państwa litewskiego i jedyny król w historii Litwy, który rządził na pierwszej połowie XIII wieku i jedyny władca koronowany. Dalej przejeżdżając ten malutki mostek, po prawej stronie Państwo zobaczycie rzekę Wilenkę, która w tym miejscu wpada do Wili. No i dalej już wyjeżdżamy na ulicę Tadeusza Kościuszko, którą dojedziemy do Antokola. Antokol to jest piękna, jedna z najstarszych dzielnic Wilna, która kształtowała się na przełomie XVIII-XIX wieku, a w tłumaczeniu z języka litewskiego, bo po litewsku nazwa brzmi jako Antakalnis, a więc to jest miejscowość na wzgórzach. No i trzeba zaznaczyć, że Wilno też jest bardzo pięknie usytuowane, nad rzeką Wilę oczywiście leży miasto i na siedmiu wzgórzach. I widzieliśmy wzgórze Gedymina, wzgórze Trzech Krzyży i właśnie teraz będziemy na wzgórzach antokolskich. Po prawej stronie Akademia Sztuk Pięknych znajduje się, natomiast po lewej piękna kamienica, gdzie mieści się nuncjatura papieska. Przed 20 laty papież Jan Paweł II odbył pielgrzymkę po Litwie we wrześniu 1993 roku i mieszkał właśnie tutaj. Tam na parkiet trzeba spróbować. Jak nie wjedziemy, to ja to wysadzę i tak, za ile miałbym tu dojść, to ja pojadę na ten dwór. To może na sygnał wtedy, bo nie trudno powiedzieć tak dokładnie. Szanowni Państwo, zapraszam. Czy mnie słychać? Proszę nie, bo nie włączyłyśmy. Dobrze słyszę. Tak. Okej, pod na chustce? Dobra. Nie, bez kościele Piotra i Pawła. Przypomnę, że właśnie ten kościół nazywany jest Perłą Baroku ze względu
na ponad 2000 rzeźb, które się znajdują. Właśnie o tym kryształowym ołtarzu. Jakby teraz Państwo spojrzycie nad sobą, wewnątrz kopuł, tam gdzie jest ten żelazny. Więc na jego życzenie w kościele przedstawiono Pana Boga. Przede wszystkim dlatego, że ten kościół budował jako dla Boga w podziękowaniu za uratowanie jemu życia i za uratowanie miasta podczas niszczącej wojny z muskalami w XVII wieku. A po drugie, że on chciał uwierzyć taką znaną zasadę, że Pan Bóg jest głównym widzem tego teatru. Na spisach są znane słowa, które Pan Jezus wypowiada do Piotra w Piotrze. Proszę, jesteś moją głową, a na tej głowie jest na gości zbudowany. Właśnie, co jest ciekawe, że te świątynie nigdy nie były zamknięte, nigdy nie były zniszczone, że szedł w wojnie. I wielu uważają, że przede wszystkim
powstaje we Włoszech w XV wieku według wizji świętej Joanny. Właśnie w takiej postaci okazuje się święta Joanna Matka Boża i ona trzyma szał i przełamuje też szał. Święta Apolonia z obcęgami. Przedstawiona jest patronką stomatologii. W kościele mamy taką wyjątkową 17-wieczną Marię Magdalenę. A tak się stało dlatego, że rzeźbiarz Petro Karety bardzo chciał, żeby jego żona pracowała. Mieszkańcy chcieli ładnie wyglądać. I od tego czasu już właśnie mamy taką Marię Magdalenę barokową. Teraz przejdźmy do następnej kaplicy. A po tej stronie kaplica Królowych Polskich, tak pierwotnie się nazywała, teraz kaplica Królowych, gdzie są przedstawione cztery królowe polskie z okresu wojennego, które wiadomo przynosi ostatnią kopalnię w Polsce, i królowa siostra Jadwiga, która symbolizuje przejście na siebie. No i jeszcze chciałabym zwrócić uwagę Państwa na dwie rzeźby. Królowe wspólnie, prostu tak,